Zaprasza Beata Lubecka. I Michał Boni, europoseł Platformy Obywatelskiej i kandydat na europosła Koalicji Europejskiej numer 5 w Warszawie. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry państwu. Zmarł Karol Modzelewski, jeden z ostatnich ojców założycieli III RP, jak napisała Gazeta Wyborcza. Znał pan Karola Modzelewskiego osobiście? Znam Karola Modzelewskiego i myślę, że to jest wielka strata. Tym bardziej, że do ostatnich chwil uczestniczył w wielu spotkaniach, dyskusjach, miał taki spokojny osąd rzeczy. Ja myślę, że tym, co pozwalało mu na z jednej strony taką aktywność publiczną, to było rozumienie procesów historycznych, był historykiem z wykształcenia, był zresztą świetnym historykiem i to też pozwalało mu na pewien dystans, tak, do tego wszystkiego, co się dzieje, więc zawsze miałem takie wrażenie, mądrzejsze i głębsze spojrzenie na wiele różnych spraw, które dzieją się dookoła. Można się było od niego wiele nauczyć, zarówno wtedy, kiedy patrzę na niego historycznie, bo jego list z Jackiem Kuroniem wywołał właściwie taką lawinę. Od tego listu zaczęły się różne zmiany w myśleniu, tak, tego pokolenia ukształtowanego przez październik 56 roku i coraz mocniejsze odchodzenie od myślenia o socjalizmie jako w ogóle możliwości budowania czegokolwiek, co byłoby dobre dla człowieka. Ale później jego zaangażowanie w Solidarność, bardzo przecież mocne od samego początku, wyraźne, i cały ten okres solidarnościowy z taką racjonalnością spojrzenia wtedy, kiedy gorące było temperatura, umysły ludzkie, tak? Jedni chcieli ostrzej, drudzy chcieli szukać porozumień, myśląc o tym, co się może zdarzyć, w stanie wojennym internowany. No wiele można by mówić, byliście zaprzyjaźnieni? Jakby pan nazwał wasze relacje? W różnych fazach mieliśmy takie okresy. Czy był dla pana autorytetem? Był na pewno autorytetem, to nie ulega wątpliwości, ale w różnych fazach mieliśmy takie momenty rozmów na różne tematy. Nie po to, żeby z tego coś miało wynikać, nie wiem, publicznego, tylko po to, żeby się, to z mojej perspektywy, żeby się poradzić, żeby się dowiedzieć, żeby widzieć jego punkt widzenia, jeśli chodzi o rozumienie tych procesów, które zachodzą. To zarówno dotyczyło okresu transformacji, bo miał przecież wiele krytycznych uwag. Tak, był krytykiem planu Balcerowicza. Transformacji i było bardzo dobrze go słuchać, bo jego argumentacja nie była taka czysto emocjonalna, tylko wnikała w takie głębsze problemy społeczne. Ale był także bardzo dobrym partnerem do rozmów o tym, czym jest demokracja, czym są wartości takie jak praworządność. Tak? To w ostatnich latach w różnych debatach Fundacji Batorego uczestniczył też. No smutna wiadomość, ale niestety życie toczy się dalej i chciałam zapytać, czy nie zdziwił się pan, że Jacek Rostowski, były wicepremier i szef resortu finansów, startuje do Europarlamentu z listy brytyjskiej partii Change UK? No, skoro tak się okazało, że Brytyjczycy startują, to może nagle znalazł jakiś pomysł także. Ale nie wydaje się, to wypada jednak, żeby osoba tak wysoko postawiona jednak w hierarchii, jeśli chodzi o polski rząd, teraz startowała w sensie z... prawnym ma podwójne. Ma prawo, ale czy to wypada? Pani, ja bym tego nie oceniał w kategoriach wypada czy nie wypada, bo jeśli miałoby się okazać, że on, który jest zwolennikiem integracji europejskiej, mógłby uzyskać tam odpowiednią pozycję i być w parlamencie, no to byłby jeszcze jeden sojusznik europejskości, a po cichu jeszcze jeden sojusznik myślenia o interesach Polski. Ale brytyjscy dziennikarze to odkrywają też poglądy Rostowskiego. Zdaje się, że chyba w opozycji do pańskich. Stabilne społeczeństwo opiera się na relacjach heteroseksualnych, jestem przeciwny związkom partnerskim, jestem za zakazem in vitro. To wszystko są cytaty z Jacka Rostowskiego. To jest jeden pakiet różnych rzeczy. No ma prawo do swojego wyboru. No, tak, no, teraz twierdzi, polityk, że zweryfikował swoje poglądy, tak jak napisał Super Express w ubiegłym tygodniu i że nawet wprowadził pan były minister zmiany w Wikipedii na swój temat. A dlaczego pan ostatecznie pogodził się z tym, że startuje pan z piątego miejsca na liście Koalicji Europejskiej? Nie był pan z tego zadowolony? Nie byłem zadowolony, ale wie pani, głos obywateli, różnych środowisk tak silne wsparcie od różnych ludzi, jakie ja dostałem, pokazało mi, że jest bardzo ważne, żeby na to wsparcie, na te głosy mówiące startuj, odpowiedzieć. No, ale szanse na zdobycie mandatu to raczej są mizerne. Ale dodaję swoje głosy do... To pani mówi, że są mizerne. No silna jest ta lista warszawska. Dodaję swoje głosy do innych głosów dla Koalicji Europejskiej.
Europejskiej. Są tacy, którzy mówią, że poza pierwszym kandydatem, który ma swój bonus z natury rzeczy bycia pierwszym, pozostali są w grze, tak? Z mniej znanymi. Czyli bardziej rozumiem, że pracuje pan teraz na sukces całej listy niż na swój własny. Pracuję na sukces całej listy, ale i swój sukces, bo to nie jest tak, że nie robię wszystkiego, żeby nie wejść do parlamentu. Robię wszystko, żeby wejść do parlamentu. I ja myślę, że jeszcze wiele osób się trochę zdziwi, jak ten ostateczny wynik będzie wyglądał. No dlatego, zobaczymy. Ludmiła Kozłowska, szefowa... Proszę mi dać skończyć. Mm-hmm. Dlatego, że ta lista jako koalicyjna, tak? Ludzie będą patrzyli też może bardziej niż tylko na to, że to jest partia i jej lider postawiony na czele tej listy, na którego warto zagłosować, także na nazwiska ludzi, na to, co konkretnego zrobili, jaki mają dorobek i o to się trzeba ubiegać. To trzeba pokazywać wszystkim. Ludmiła Kozłowska, szefowa Fundacji Otwarty Dialog, ubolewała nad tym, że pan ma takie, no nie najlepsze miejsce. Pisała na Twitterze, strasznie to smutne, twój wkład jest w pracach Parlamentu Europejskiego dla Polski ogromny, to jest koniec cytatu. Czyli rozumiem, że dobrze się znacie z Ludmiłą Kozłowską, z szefową Fundacji. Poznaliśmy się na wielu różnych spotkaniach, które były organizowane w Brukseli. Dostała akcept, tak bym to powiedział, tak, i od władz belgijskich, i od władz brytyjskich, więc te zarzuty, które pojawiały się po stronie części opinii i części instytucji politycznych. No powiedzmy, że brytyjska gazeta Sunday Times ujawniła zarzuty Komisji Parlamentu Mołdawii wobec Fundacji Otwarty Dialog o przyjęcie półtora miliona funtów od szkockich firmy słupów w zamian za lobbying na rzecz oligarchów. Autorem tego artykułu jest osoba związana z taką akcją promującą wyjście z Brexitu, z tego co mi wiadomo, bo to Guardian też podawał taką informację na ten temat. Więc moim zdaniem sprawa jest niejednoznaczna. Czyli nadal pana zdaniem ta decyzja... Ja na dzisiaj mam decyzja dystans, polskich władz była chybiona, żeby wydalić Ludmiłę Kozłowską z Polski. Ja myślę, że decyzja polskich władz w kontekście tego, co się później okazywało i co sprawdzały służby różnych innych krajów, była chybiona. Co nie oznacza, że nie pojawiają się jakieś być może nowe rzeczy i trzeba będzie je sprawdzić. Ale teraz stanąłby pan w obronie Ludmiły Kozłowskiej, czy nie? Wie pani, ja teraz uważam, że trzeba się zastanowić, jak te różne zarzuty, które się pojawiały, albo pojawiają nowe, jak one naprawdę wyglądają. No bo pisał pan również, podpisał się pan pod takim apelem do polityków Unii Europejskiej w obronie Ludmiły Kozłowskiej swego czasu. To było kilkanaście miesięcy temu, wtedy, kiedy na tapecie były polskie zarzuty. W momencie, kiedy pojawia się szereg różnych innych zarzutów, ja stawiam też swój mały znak zapytania w tym momencie. Fundacja Otwarty Dialog organizuje w Warszawie konferencję dotyczącą mowy nienawiści. Pan ma tam również wziąć udział. Podtrzymuje pan swoje uczestnictwo? Nie wiem, czy ta konferencja dojdzie do skutku, także, bo nie do końca były ustalone wszystkie reguły gry i wszystkie elementy organizacyjne. Ja też muszę patrzeć na swój kalendarz. A jeśli mój odbędzie kalendarz, się, to pan będzie uczestniczył w tej konferencji? Nie umiem teraz powiedzieć, dlatego że kalendarz wyborczy polega na tym, że też się łapie okazje, proszę to zrozumieć, łapie okazje, kiedy są na przykład media, tak? Ja proszę wszystkich organizatorów o to, żeby ten czas popołudniowy różnych zdarzeń, bardzo chętnie w nich uczestniczę, ale różnych zdarzeń, żeby ten czas popołudniowo-wieczorny był otwarty, bo on musi być otwarty wtedy, kiedy są media. No lepiej jest jednak, jeśli konferencje są o innych porach i ja mogę iść do mediów, niż sytuacja, w której ja przepraszam, że nie uczestniczę w konferencji, bo muszę iść do mediów. Michał Boni, europoseł Platformy Obywatelskiej, z nami to tyle w części radiowej. Jesteśmy cały czas na Radio ZPL i na Facebooku. Zapraszam. To na początek tej części pytanie od słuchacza. A propos kampanii właśnie europejskiej. Jak się pan czuje ze świadomością, że cały lokalny aparat partyjny Platformy Obywatelskiej i samorząd pracuje na jednego kandydata, czyli Andrzeja Halickiego? To jest bliski współpracownik Grzegorza Schetyny. Zawsze mu wierny. Wie pani, ja współpracuję z strukturami Platformy Obywatelskiej, bo przez całą kadencję z nimi współpracowałem. No i widzi pan rzeczywiście, że teraz pracują jedynie na Andrzeja Halickiego, który jest dwójką w Warszawie? I w wielu miejscach widzę wsparcie także dla mnie, więc to jest taka rosnąca mitologia, tak, że... Czyli to nieprawda? O co pyta tylko słuchacz? Na Halickiego. Myślę, że ma jakąś przewagę w tym wsparciu, bo jest drugi i to zawsze tak jest, no, że ci, którzy są wyżej, ale mają czy ta przewaga przewagę. Również, ale oprócz tego, że wynikająca z listy. Ale to nie jest przewaga, która zamyka wsparcie
wsparcie ze strony różnych osób i struktur platformianych dla mojej osoby. Nie mam takiego poczucia. Czyli nie czuje się pan w jakiś tam sposób dyskryminowany przez struktury partyjne? Byłem w Legionowie, to są ostatnie dni, tak? Jestem co i raz w różnych miejscowościach podwarszawskich. Organizujemy spotkania takie na Ochocie, będą w najbliższym czasie z kolegami z koła Ochota, więc nie mam wrażenia, żeby to było powiedziane nie wspomagać, tak? Współpracuję z Stowarzyszeniem Młodych Demokratów Warszawa bardzo intensywnie, pomagają w różnych akcjach, ale wie pani, kampania wyborcza to nie tylko struktury partyjne, to jest złudzenie, że można przy pomocy struktur partyjnych wygrać kampanię wyborczą. Ja mam oparcie w różnych środowiskach, organizacjach pozarządowych, takich, które tematycznie zajmują się różnymi sprawami. Mieliśmy takie świetne spotkanie o uchodźcach i o granicy i o tych zdarzeniach w Brześciu z młodymi prawnikami, którzy tam się tym zajmowali i z Fundacją Helsińską. Będą kolejne spotkania dotyczące spraw wsparcia dla organizacji pozarządowych. Będą takie, które będą dotyczyły spraw cyfrowych. Ja rozumiem, że wierzy pan w swoje zwycięstwo, tak? Ja wierzę w możliwość uzyskania dobrego miejsca, jeśli zrobię wszystko, co tylko jest możliwe i robię wszystko, co jest możliwe. A jeśli się pan nie dostanie do Parlamentu Europejskiego? No raczej można przewidywać, że będą dwa mandaty dla Koalicji Europejskiej tutaj. No w najlepszym razie trzy mandaty. Oby jak najwięcej koalicja dostała. A jeśli się pan nie dostanie, to co dalej w takim razie? No życie płynie dalej, wie pani. No to nie jest tak, że świat się kończy na... No ja wiem, no pan Tarej, tak, tak. Na jednym zdarzeniu. Ja mam w życiu co robić. Mam, myślę, spore umiejętności w różnych dziedzinach i energię w sobie, więc dam sobie radę. Kolejne pytanie od słuchacza Adama. Co pan powie na zarzuty Sebastiana Kalety? To jest radny Prawa i Sprawiedliwości teraz. Pan Kaleta na Twitterze napisał, że PO rękami Michała Boniego realizuje kolejny etap programu Ulica i Zagranica Plus. Wywalczyli w Parlamencie Europejskim 2 miliardy euro na finansowanie takich organizacji jak KOD czy Fundacja Otwarty Dialog oraz inne, na przykład promujące wprowadzenie kart LGBT. Wie pan, no, komentarz osoby niezorientowanej, tak? Pracowaliśmy nad taką ścieżką wsparcia 850 milionów euro dokładnie dla organizacji obywatelskich broniących wartości europejskich. Ale w tym dla Fundacji Otwarty Dialog, tak? Nie dla Fundacji Otwarty Dialog, dla lokalnie działających organizacji. Znaczy proszę, bo to jest straszne uproszczenie. Wtedy pani tworzy stereotyp, mówiąc, że akurat to było dla organizacji takiej czy innej. Próbuję doprecyzować. Nie, to nie jest doprecyzowanie, bo doprecyzowanie dotyczy setek organizacji działających w małych miejscowościach w Polsce, które albo upominały się o praworządność wtedy, kiedy protestowały w pod sądami, albo upominają się o pomoc dla uchodźców, których mają u siebie, bo w końcu tych 1800 uchodźców z różnych krajów w Polsce jest, albo chcą integrować Ukraińców i nagle te możliwości finansowania tych organizacji zostały z politycznych powodów zamknięte. Więc jak mówimy o tej liście aktywności obywatelskich, to nie redukujmy tych aktywności tylko i wyłącznie do paru nazw, tak? Bo to nigdy nie jest dla paru nazw, tylko to jest dla setek organizacji w całej Europie. Europa potrzebuje... Tym pieniędzmi, Będą komisje wyznaczone przez Komisję Europejską. Będzie rozporządzenie wykonawcze, nad którym w nowym parlamencie chciałbym pracować, bo mam kompetencje. Myśmy przyjęli to rozwiązanie, ale trzeba jeszcze dopiąć wszystkie kwestie budżetowe i właśnie pracować nad rozporządzeniem wykonawczym, żeby ono na przykład dla organizacji małych, działających lokalnie, było jak najbardziej dostępne, żeby nie było nadmiaru biurokracji. Więc ja uważam, że to jest zjawisko dobre i nie chciałbym, żeby rzeczy dobre były tak prześwietlane trochę z nie najlepszej strony, mówiąc, że to jest gdzieś coś dla kogoś. Ulica i Zagranica Plus. To myślę, że głównie to był zarzut radnego Kalety. Tak, ale wie pani, to jest śmieszne, tak? Dlatego, że ja mam prawo wyrażać w Parlamencie Europejskim swoje poglądy. Te poglądy wyrażałem w głosowaniach. Natomiast dziwi mnie i uważam to za wielki wstyd państwa polskiego, że
faceci, którzy wieszali moje zdjęcie na rynku w Katowicach, nie dość, że są kompletnie bezkarni, to jeszcze co i raz okazuje się, że już są wiadome ich imiona i nazwiska i że są związani z aparatem sprawiedliwości, tak? Pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tam jeden z nich, oddelegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Teraz się mówi o drugiej osobie. No uważam, że jest jakiś wstyd w tym, jeśli taka osoba mówi, że ona wyraża swoje poglądy po godzinach, tak? No ale to nie powinna być może pracować w ministerstwie czy w instytucjach Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest wstyd dla PiSu i dla rządzących obecnie w Polsce. No tak, i to postępowanie jeszcze w prokuraturze się przedłuża. Oho. A często pan robi samodzielnie pranie? No, bardzo często. Tymi rączkami. Nie, no pralka pierze, tak? Pralka pierze. Jakiego pan używa najczęściej bez podawania nazwy proszku? Takiego, który kupuje pan w Niemczech, nie wiem, za granicą, w Brukseli, kupuje tutaj w Polsce? Kupuję u siebie w hali Kopińskiej, gdzie mam niedaleko proszek. Czyli nie kupuje pan, nie jeździ pan specjalnie na zachodnią granicę, żeby kupić niemiecki proszek? Znaczy, wie pani, gdyby moje życie miało być skupione na tym, jaki proszek wybierać i mieć czas na to, znaczy biorę taki... Ale Polacy się nad tym zastanawiają jednak, wielu to irytuje generalnie, że rzeczywiście, że ten sam proszek, który jest sprzedawany u nas pod tą samą egidą, pod tym samym szyldem, jest gorszy niż ten, który jest sprzedawany w Niemczech. No, no tak, ale wprowadziliśmy tą debatą, dyskusją i tą rezolucją, tak? Pierwsze kroki do tego, żeby... Ale właśnie Jarosław Kaczyński, jak pan na pewno wie, oskarżył ostatnio. Mocno pilnować tego, żeby to było, że tak powiem, tożsame. To znaczy, że wszystkie produkty we wszystkich krajach Unii Europejskiej mają takie same parametry jakości. No ale głosowałem tak samo jak koledzy z PiS-u w tej sprawie, więc... Nie do pana te zastrzeżenia, tak? Ale Jarosław Kaczyński jednak oskarżał opozycję, że niedostatecznie broni interesów polskich konsumentów, bo część europosłów jednak zagłosowała za dyrektywą o jakości produktów. Jak zwykle wywija kota ogonem, bo myśmy w dużej większości głosowali identycznie w tej sprawie. Więc... To co wynika z tej dyrektywy? Z tej dyrektywy wynika możliwość dokonywania przez odpowiednie instytucje kontroli jakości i kary za to, że ta jakość nie jest przestrzegana. To dotyczy nie tylko tego proszku, to dotyczyło czekolady na przykład, tak? Czy odpowiednie parametry są wszystkie spełnione. Pierwsze głosy w tej dyskusji pojawiły się 2 lata temu, koledzy ze Słowacji, tak? Zgłosili i z Czech bodajże, że jest taka różnica. Więc ja tylko chcę przez to pokazać, że jak się pojawia tego rodzaju problem w Parlamencie Europejskim, to nie jest tak, że on idzie do jakiejś cichej czarnej walizki i czeka, tylko zaczyna się bardzo konkretne działanie. I najpierw było pytanie skierowane do Komisji Europejskiej, jak to jest. Komisja dosyć mgliście odpowiedziała na to pytanie. Po tej mglistej odpowiedzi była przygotowywana rezolucja w tej sprawie, a z czasem doszło do rozwiązania, które ma już bardzo praktyczny charakter i pilnuje jakości konsumenckiej, bo... No to skąd to oskarżenie Jarosława Kaczyńskiego? Wie pani, ja bardzo... Mnie nie jest łatwo zrozumieć oskarżenia Jarosława Kaczyńskiego. Ale rozumiem, że część z pana kolegów czy koleżanek zagłosowała jednak inaczej niż pan. Ale on często mówi, Kaczyński często mówi tylko i wyłącznie coś po coś, żeby zebrać pewne emocje. Czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, nie ma żadnego znaczenia. Więc, że tak powiem, w dalszą część swojego umysłu oddalam wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w tym momencie. No, ale jednak w tej akurat sprawie. Ale można jednak odnieść wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej aktywne, bardziej ofensywne, skuteczniejsze w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego. 26 maja, ale narzuca również agendę. No jednak cały czas odnosimy się do tych pomysłów, które zgłasza Prawo i Sprawiedliwość. No chociażby to, że kiedy mamy się znaleźć w strefie euro. No, opozycja tylko właściwie reaguje na to, co zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość. Ja nie mam wrażenia, żeby tak było, dlatego że opozycja bardzo jasno mówi o tym, jak po pierwsze, jak ważny to jest wybór, bo to nie jest tylko kwestia czy 500 zł, czy 13 emerytura i tak dalej, tylko wybór europejski, czyli żeby wziąć udział w głosowaniu i dokonać tego wyboru i budować silną Europę, to jest bardzo jasny i mocny przekaz. Po drugie, tylko to nie jest zbyt abstrakcyjne dla przeciętnego obywatela. 10 punktów jest bardzo jasne i dobrze się przekazuje, ale oprócz tego ja myślę, że jakby trzeba patrzeć też na to, co się dzieje dookoła. Znaczy ja myślę, że kampania z takim swoim mocnym europejskim przekazem, ona się ujawni po 6 maja, dlatego że najpierw były przedbiegi, konwencje, kandydaci, ich prezentacja, ich poglądy.
poglądy. I różne przody na listach Koalicji Europejskiej, niezadowoleni, różni. Teraz jest, ja jestem zadowolony, startuję i zrobię wszystko, żeby wygrać, czyli wejść do Parlamentu Europejskiego. A piątka jest dobra, bo Europę na pięć, tak to mocno mówię, podkreślam. Natomiast po 6 maja myślę, że ta walka stanie się taka bardziej merytoryczna. No będzie po okresie tej przerwy takiej majowej, którą mamy. Myślę, że trochę impulsów doda Donald Tusk. Wybiera się pan na to wystąpienie? No, wybieram się na jego wystąpienie, na to trzeciomajowe wystąpienie Donalda Tuska. I czego się pan spodziewa po tym wystąpieniu szefa Rady Europejskiej? Ja myślę, że to będzie bardzo mocny sygnał mówiący o tym, czym jest konstytucja i czym jest ład konstytucyjny i ład państwa oparty o ład konstytucyjny. I że to jest dobre takie przypomnienie, dlatego że to, co się stało w ciągu ostatnich lat, od 2015 roku, to jest złamanie ładu społecznego opartego o ład konstytucyjny. No my mamy do czynienia, bo to się tak mówi, oni teraz są tacy świetni, wspaniali i tak dalej, ale z drugiej strony... Kto tak powiedział? Ja nic takiego nie powiedziałam, tylko powiedziałam, to że... to można było odczuć, że tacy są świetnie zorganizowani. Nic takiego nie powiedziałam, tylko powiedziałam, że są po prostu bardziej widoczni, bardziej ofensywni. Oczywiście, ja też polemizuję. Ja też z panem polemizuję. Więc chcę tylko powiedzieć, ale z drugiej strony widać po tamtej stronie takie zakusy autorytarne, tak? Takiego państwa stanu wyjątkowego. Trzeba było się aż tak bać, że rady nauczycielskie nie będą w stanie zaklasyfikować uczniów do matury, że... Rady pedagogiczne. Trzeba było, nauczycielskie pedagogiczne, tak. Że trzeba było wprowadzać specjalną ustawę, która przenosiła ten obowiązek i oddawała tę władzę samorządowcom komu innemu. Na przykład. No tak, ale także dyrektorowi szkoły i tak dalej. Trzeba było robić taki głupi ruch ze zdjęciem i ograniczeniem dostępu do dwóch obrazów w Muzeum Narodowym, który wywołał wielodziesięciotysięczną akcję bananową, tak, w Warszawie. Wie pani, bo z jednej strony to jest fajne, dobre, bo pokazuje, że społeczeństwo swobodnie wyraża swoje opinie, ale pokazuje też, że za tą stroną pisowską, oprócz różnych rzeczy, które mówią, jacy są wspaniali, kryje się takie zmurszałe myślenie o państwie autorytarnym, tak? O zabieraniu nam naszych wolności w różny możliwy sposób. Na to zwracał uwagę Karol Modzelewski. Myślę, że na to też zwrócił uwagę Donald Tusk podczas swojego trzeciomajowego wystąpienia. Politycy Prawa i Sprawiedliwości już przewidują w taki kpiarski nieco sposób, że na pewno jedynym takim mocnym przekazem ze strony Donalda Tuska, który popłynie z tego wystąpienia właśnie 3 maja, to będzie straszenie PiS-em. Jaki ten PiS jest zły generalnie i do czego dąży? A ja myślę, że będzie inaczej. Ja myślę, że będzie inaczej, że będzie jasne pokazanie, co jest wartością obywatelską i jakie wartości trzeba się upominać. I zawsze będzie powracać pytanie, czy szef Rady Europejskiej ma prawo występować w takim charakterze. I kto wie, czy PiS w ogóle będzie wymieniony z imienia i nazwiska. A dlaczego ma nie mieć prawa wystąpić w swoim własnym kraju wtedy, kiedy jest święto Konstytucji? No bo zawsze słyszymy, że a jak to? No szef Rady Europejskiej to w ogóle nie powinien się w żaden sposób angażować we wewnętrzne sprawy żadnego z krajów, a tym bardziej Nie ma takiego przepisu. Jeździ do różnych krajów i w różnych krajach zabiera głos, często także dotykając spraw wewnętrznych tych krajów. Taka była jego wypowiedź na Węgrzech, taka była jego wypowiedź na Malcie, takie są jego wypowiedzi w różnych krajach, więc myślę, że szef Rady Europejskiej ma swoje funkcje takie ważne dla budowania tożsamości i siły Europy i jeśli jest tak, że w tym zderzeniu doświadczenie europejskie, tradycja polskiej konstytucji 3 maja, można coś bardzo ważnego powiedzieć o Europie i o Polsce, niekoniecznie dotykając tego PiS-u w ogóle, bo to nie potrzeba. Przecież my bardziej rozumiemy świat, tylko, że jakby ktoś posłuchał wystąpienia Grzegorza Schetyny z soboty na przykład, no to głównie było o Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wystąpienie lidera Koalicji Europejskiej. No taka jest prawda, więc dlatego no, też... jedni mówią takim językiem, drugim takim, te języki się dodają, w związku z tym siła oddziaływania... Czyli pan przewiduje, że... kampanii innego może być bardzo różna, dlatego czyli pan przewiduje, że kampanii to muszą być różne przekazy. Że to ma być taka kroplówka, to wystąpienie Donalda Tuska dla opozycji w tych wyborach? Ja bym nie powiedział, że to jest kroplówka. Ja bym powiedział, że to będzie bardzo duży, taki dobry deszcz, z którego będzie coś rosło. No to wracamy właśnie do bananów. Lubi pan banany? Lubię, chociaż nie zajadam się nimi. Jak to się stało, że pana zdaniem, że podjęto taką decyzję, usunięcie, znaczy dyrektor podjął Muzeum Narodowego taką decyzję, tłumacząc, że te prace, które znalazły się w ekspozycji, no jednak
zahaczają o zakres gender, w związku z tym no, nie powinny być pokazywane. To jest Muzeum Narodowe i pewna tematyka zakresu gender nie powinna być explicite pokazywana. To jest wypowiedź profesora Miziołka, czyli szefa Muzeum Narodowego, rozmowa ze Stołeczną Wyborczą. Jedno słowo jest tylko do powiedzenia, wstyd. To znaczy, jeśli ktoś zajmuje się sztuką i mówi, że mogą być jakieś obszary w sztuce zakazane, nie do pokazywania, dlatego że gender, albo w innej sytuacji, dlatego że pogląd polityczny, sztuka jest wolna i sztuka musi być wolna. Więc i może być gorsząca. Może być gorsząca, to jest jasne i tak zawsze bywało w historii, tylko były różne definicje tego, co gorszyło, tak? Znaczy w okresie na początku renesansu gorszyło to, że wrócono do greckiego pokazywania ciała. I co czy ktoś wtedy, czy medyceusze się zastanawiali, tak? Czy jednak zakazywać? Nie. Zrozumieli, tak? Istotę otwartości sztuki. No trudno zrozumieć te decyzje, na dobrą sprawę, ale czytamy w prasie, że jednak tutaj wpływ miało muzeum, Ministerstwo Kultury. To jeszcze gorzej. Chociaż ministerstwo wydało komunikat, oświadczenie, że nic takiego nie miało miejsca, że nie domagało się od usuwania. To jeszcze gorzej, bo ja już wolałbym żyć w przekonaniu, że facet, który jest szefem Muzeum Narodowego, po prostu jest niekompetentny. No bo jest niekompetentny, skoro wydaje tego rodzaju oświadczenie, albo jest na tyle strachliwy, że boi się swoich popleczników politycznych i uważa, że jeśli zdejmie jakieś obrazy... To powiedzmy jeszcze, co było na tych obrazach, bo może nie wszyscy się jeszcze zorientowali, był weekend. No była kobieta, modelka jedząca banana. Modelka jedząca banana. W różny sposób. W różny sposób, ale... Na różnych etapach. Ale nie było niczego innego, tak? Więc jakby, to tak jakbyśmy wzięli Andy Warhola i zobaczyli różne jego... przekazy tego samego obiektu, tak, pokazywanego w różne sposób. Ale czy panu sposób. To się wydaje prawdopodobne? Bo z tego, co pamiętam, jeśli mnie pamięć nie myli, to chodziliście do tej samej klasy w liceum z Piotrem Glińskim. Chodziliśmy do tej samej klasy. Ale to był inny Piotr Gliński. Czyli jaki? Bardzo tamtego Piotrka Glińskiego lubię. Ale jaki to był Piotr Gliński? Fantastyczny chłopak, otwarty na sztukę. Dyskutowaliśmy, wystawialiśmy szkolne przedstawienia, spieraliśmy się po lekturach o różne rzeczy i przez wiele lat był fantastyczny. No i w okresie stanu wojennego był fantastyczny i wtedy, kiedy budował społeczeństwo obywatelskie, był aktywny. No to wydaje się panu teraz prawdopodobne, żeby Piotr Gliński chciał usunięcia takiej wystawy? No, tak nie wiem, czy to on chciał, bo raczej, no, ministerstwo się absolutnie odżegnuje od tego. No więc zostawmy, ale szkoda mi Piotra Glińskiego, bo nie wiem dlaczego i co się stało takiego, że się aż tak bardzo zmienił. No dlaczego panu szkoda? Szkoda, bo jak się ma przyjaciół z młodości, to chciałoby się, żeby ci przyjaciele zawsze byli w takiej sytuacji, w której można rozmawiać. Ja z Piotrem Glińskim miałem tak dwa chyba spotkania w studiu telewizyjnym, tak? I najpierw była taka fajna, krótka... Ale kiedy już był ministrem kultury? Tak, taka krótka rozmowa. Wicepremierem rządu? Taka krótka rozmowa, jaką fantastyczną mieliśmy klasę i to było miłe. Po czym pamiętam taki moment, kiedy tak spojrzał na mnie i powiedział, dlaczego ty zdradzasz ojczyznę i donosisz Brukseli. Więc mnie się zostawało mi tylko uśmiechnięcie się tak na dobrą sprawę. Z absurdu postawienia tej sprawy w ten sposób i odwrócenie się. Szkoda go, no ale z ludźmi dzieją się różne rzeczy. A to, że obyśmy wszyscy nie powariowali, obyśmy się cieszyli długim weekendem, obyśmy mądrze zagłosowali 26 maja. A może pan się przyłączy do tego wydarzenia, które jest anonsowane na Facebooku, bo tam się zawiązało jedzenie bananów pod Ja już w sobotę zgłosiłem akces i na Facebooku, i na Twitterze, czyli że tam pan się wybiera, tak? Przed będę z bananami, tak? Dzisiaj o 18 przed Muzeum Narodowym. Myślałam, że pan przyniesie do studia banana, jednak mnie pan rozczarował. Nic, nie, zero bananów. Że pani organizuje taką akcję. Nie, to nie ja organizuję, nie, ale ja pani lubię. Redaktor, jak już mówimy o sztuce, to wyobraźmy sobie teraz tego banana. Mamy tego banana. No nie trudno sobie wyobrazić. Nie trudno go sobie wyobrazić, tak? Dość pospolity i teraz siłą owoc, naszej kiedyś, woli kiedyś i siłą naszej woli unieśmy go tak do góry i niech płynie jako przestroga do Ministerstwa Kultury, żeby nie czepiali się bananów i nie czepiali się wolności sztuki. Czy Muzeum Narodowe powinno się wycofać z tej decyzji pana zdaniem? Ja uważam, że tak byłoby najrozsądniej. Tam jeszcze jest kwestia taka, że oni w ogóle zamierzają zmienić tę galerię sztuki współczesnej chyba. Od 6 maja ona ma być inna. I to też jest niebezpieczne, tak? Bo proszę pamiętać, Muzeum Narodowym w Warszawie Galeria Sztuki Współczesnej jest stosunkowo od niedawna, to jest kilka lat. Różne muzea na świecie mają galerie współczesne, jest stosunkowo od niedawna i było zawsze wielką przyjemnością po przejściu tego, co jest taką historią malarstwa, zajrzeć tam.
polecam. Tam zresztą w pobliżu jest biblioteka, coraz lepsza, fajniejsza, można kupić fajne książki i zobaczyć tę galerię współczesną. I tak jak zresztą w wielu muzeach na świecie, galerie sztuki współczesnej mają zmienny charakter, tak? To znaczy tam się pokazuje różne dzieła, no bo też zasoby muzeum są duże. I mam nadzieję, że to zamknięcie 6 nie będzie jakimś totalnym zamknięciem Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowym i że to wróci, że będziemy mogli to oglądać i że nie będzie już nigdy żadnego zakazywania dzieł sztuki, bo sztuka i cenzura to są dwie sprzeczności. Zresztą Karol Modzelewski również, o którym rozmawialiśmy w świętej pamięci, to też protestował przeciwko cenzurze za czasów komuny. No to jest oczywiste, tak? Wtedy protestowaliśmy, ale protestować przeciwko cenzurze trzeba zawsze wtedy, kiedy ona się pojawia. No dla mnie ta decyzja jest naprawdę kompletnie niezrozumiała. Zapraszam, panie redaktor, może się tam spotkamy. Będzie dużo ludzi. A czy Rafał Trzaskowski miał rację, chcąc zakazać Marszu Suwerenności organizowane przez środowiska narodowe, który jutro jednak będzie maszerował, bo sąd uchylił ten zakaz wydany przez prezydenta Warszawy. Ja uważam, że miał rację, dlatego że proszę pamiętać, czyli podważa pan decyzję sądu? Znaczy, ale ja nie mówię o decyzji sądu teraz, tylko mówię o tym, że on miał rację zgłaszając taki wniosek. Mm-hmm. Dlatego, że to jest rocznica 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. I ja myślę, że ona powinna przebiegać maksymalnie godnie, tak? I dać szansę wszystkim, żeby o tym rozmawiali, widzieli. Będzie dużo wystaw, dużo zdarzeń. No to narodowcy też chcą wyrazić swój stosunek do Unii Europejskiej. Ale też wiemy już, tak, w jaki sposób wyrażają swój stosunek do różnych rzeczy, organizują kontestujący. Burdy. To nie jest tylko kontestacja, to jest takie ładne określenie, to w sztuce można mówić o kontestacji. Natomiast to jest nachalność, to jest na granicy atakowania innych ludzi, to jest na granicy łamania nie tylko dobrego obyczaju, ale także przepisów prawa. No to Rafał Trzaskowski już zapowiada, że jeśli pojawią się na przykład jakieś hasła, sąd okrzyki tak postanowił, natomiast będzie będzie zamykany ten marsz. No ale czy to nie będzie niebezpieczne z drugiej strony? Czy to nie będzie zbyt ryzykowna decyzja na przykład, jeśli ten marsz... Zresztą dlaczego zakładamy, że od razu takie hasła miałyby się pojawiać na tym marszu? Dlatego, że mamy tradycję polskich nazioli, którzy tak się zachowują w wielu miejscach kraju. To myśli pan, że będą tam w tym marszu maszerować w Marszu Suwerenności naziole? No a czemu nie? Do tej pory tak bywało, organizowali tego rodzaju marsze i zachowywali się tak, jak faszyści w latach 30. w Niemczech. Ja nie mam złudzeń, to znaczy trzeba pewne rzeczy nazywać jednoznacznie, no. Tak jak jednoznaczne jest to, że jeśli ktoś pracuje, tak, w instytucjach sprawiedliwości, a wiesza czyjeś zdjęcie i wykonuje akt symbolicznej śmierci, no to tak jakby chcieć przenieść literacko znowu do sztuki, dzisiaj się często odnosimy to, co jest w procesie Franza Kafki, no to być może ten ktoś kiedyś nie tylko symbolicznie, ale naprawdę będzie chciał mnie powiesić. No trzeba tego unikać. Nie no. Myślę, że mówimy o impresjach, ale... tak, związanych z interpretacjami, ale dopóki ten człowiek jest związany z Ministerstwem Sprawiedliwości, to ta impresja pozostaje żywa i uzasadniona. Wyspa jeszcze pyta, bo rozmawialiśmy również przez chwilę o nauczycielach, ale też pan wie, że opinia publiczna jest podzielona, jeśli chodzi o to, czy ten proces był słuszny, czy nie był słuszny, w takiej formie, jakim był prowadzony, czyli strajk, który jednak zagrażał egzaminom maturalnym, no bo o ile egzaminy po ósmej klasie i gimnazjalne, no to łatwiej było przeprowadzić, ale już egzaminy maturalne, to już nie jest takie proste. No tak, ale to pamiętajmy całą logikę i dynamikę tego strajku. W pierwszych 2 dniach wszyscy się obawiali, będzie strasznie, nie będzie tych egzaminów do liceum, nie wiadomo co się stanie. Samorządy pomogły, nauczyciele pomogli, wszystkie egzaminy się odbyły. Ja myślę, że ten strajk był wielkim doświadczeniem solidarności tych wszystkich partnerów edukacji, którzy są potrzebni do tego, żeby razem pracować nad jej zmianą. Myślę o nauczycielach, myślę o uczniach, myślę o samorządach i myślę o rodzicach.
I to jest bardzo ważne. Oczywiście jak strajk trwa 17 dni, jest trudny moment, decyzje są trudne, no wiadomo, opinia publiczna się waha. Nie można mieć takiego naiwnego wyobrażenia, że wszyscy będą za, ale moim zdaniem generalne osiągnięcie tego strajku to jest taka nasza solidarność wokół spraw edukacyjnych, wielu różnych grup społecznych zresztą. I jeśli przekujemy teraz tę solidarność tych wszystkich partnerów, których wymieniłem, zainteresowanych edukacją, na prawdziwy okrągły stół dotyczący spraw edukacyjnych, ten, o którym się mówi, że być może wystartowałby w czerwcu, już po wyborach europejskich. ZNP chciałby zorganizować takie. To ja uważam, że coś takiego jest bardzo potrzebne. A ten okrągły stół zorganizowany przez premiera Morawieckiego, to w ogóle ma sens? Nie miał żadnego sensu, bo nie zadbano o to, żeby najważniejsi przedstawiciele, tak, którzy powinni brać udział, reprezentanci różnych grup byli obecni. Ale oni sami zrezygnowali, jeśli chodzi o ZNP. Ale jedni nie dostali zaproszenia. Ponadto uważam, zaproszenie dostał Rzecznik Praw Obywatelskich na przykład. Że uważam, że to było organizowane w sposób taki hucpiarski, tak? To znaczy propagandowo. Na zasadzie to teraz my powiemy, że mamy nasze... Wie pani, ja negocjowałem przez 30 lat. Że stół rzeczywiście nie był ogromny do kwadratów. Organizowałem wiele także okrągłych stołów i zawsze dbałem o to, żeby była pewność, że wszyscy ważni partnerzy przyjdą, bo dopiero wtedy można mówić. Ale teraz słyszymy, że będą jeszcze teraz dyskusje w podstolikach. No, co z tego może wyniknąć w ogóle? Najpierw trzeba opracować plan takiego okrągłego stołu. Mogą być dyskusje w podstolikach, ale zacząć trzeba od pewnej wizji całości i nad merytorycznym charakterem, kształtem, tak, tego okrągłego stołu warto w różnych środowiskach dyskutować, bo to jest dla nas ważne. Dla wszystkich, tak? Dla dzieci, rodziców, nauczycieli, samorządowców, dla przyszłości polskiej edukacji, a nie ma niczego ważniejszego niż polska edukacja. No to jeszcze edukacja. Słuchaczka pyta właśnie. System państwowego scentralizowanego i zetatyzowanego monopolu nauczania wspieranego przez ZNP należy rozbić przez wprowadzenie w życie bonu oświatowego. Dlaczego nikt do tej pory nie odważył się na taką reformę systemu oświaty? Wie pani, o bonie oświatowym mówi się od początku lat 90., mm-hmm. czyli bon idący za uczniem. I Boni też mówił o bonie. Nie, to jest kwestia, ileś jest kwestii organizacyjnych, tak? To nie jest takie proste wprowadzenie takiego bonu. Kraje, które próbowały coś takiego wprowadzić, najczęściej to były małe kraje, gdzie łatwiej było zarządzać całością tych wszystkich procesów. Natomiast oczywiście my mamy quasi model, to znaczy to jest tak, że pieniądz idzie za uczniem, tak? Uczeń wybiera jakiś typ szkoły i te pieniądze idą za nim. I myślę, że dopracowanie się lepsze tego modelu, powrót do dyskusji o finansowaniu nauczycieli, ich wynagrodzeń, ale też połączone z uatrakcyjnieniem tego zawodu od samego początku, jak wreszcie dyskusja o sprawach programowych, to znaczy czego my uczymy. W tych postulatach ZNP było 6 postulatów, część z nich miała charakter czysto merytoryczny. Ja tylko chcę powiedzieć, wie pani, że uczniowie, którzy poszli we wrześniu ubiegłego roku, no bo oni teraz kończą pierwszą klasę, tak, szkoły podstawowej, do szkoły, to oni skończą swoją edukację na tym poziomie 12-letnim w 2030, pójdą na studia w 2034-35. Bardzo długa perspektywa. Zadajmy sobie pytanie, jaki będzie świat wtedy. I zadajmy sobie pytanie, czy szkoła dzisiejsza... Na ile zautomatyzowana na przykład? Na ile zautomatyzowana, ale w wielu dziedzinach, tak? Na ile dzisiejsza szkoła jest w stanie tę młodzież, te dzieciaki przygotować do tego. No, o tym trzeba tak na dobrą sprawę. No tak, tylko że z drugiej strony dyskutować. Uczymy się przez całe życie i również... No ale to musimy tak uczyć w szkole, który jest w szkole uczony, dostał takie narzędzia, żeby umiał się uczyć przez całe życie. Tego też nie umiemy robić. To jeszcze jest ostatnie pytanie. Przed nami. Jeszcze ostatnie pytanie od Marcina, słuchacza. Ile pieniędzy zarobił pan w Parlamencie Europejskim? Wynagrodzenia w Parlamencie Europejskim są jawne, dostępne na stronie internetowej. To jest 6800 euro miesięcznie, z podatkiem około 1400 euro odprowadzanym do Belgii, no bo tam jakby żyjemy. Każdy poseł ma takie samo wynagrodzenie. Można mówić, że to za dużo czy za mało, no ale regulacja jest jedna. Każdy polski poseł ma takie samo. Każdy poseł z każdego kraju ma takie samo, nie każdy są polski. Są wyrównane. Są identyczne, tak?
Więc moim zdaniem wszczynanie takiej akcji, że to Polacy powinni mieć mniej, bo co, bo tu niby nie mamy euro i tak dalej, no byłoby moim zdaniem trochę nieodpowiednie. Proszę też pamiętać, że tak powiem, no życie prowadzi się też tam. Ja nie bronię, no jak byłaby wspólna decyzja europejska, tak, że to ma być mniej, to będzie mniej. Natomiast ale nie jest pan informuję. Za tym, żeby ten, żeby jestem za tym, żeby to było przejrzyste i żeby nie było różnicy między tym, że wynagrodzenia posłów z jednych krajów są inne od wynagrodzeń posłów drugich krajów, bo to byłoby niesprawiedliwe. Czyli wszyscy powinni tak jak teraz zarabiać tak samo i jak zarabiają. No. Tak jest. Bardzo dziękuję, Michał Boni. Dziękuję, dobrej majówki. Poseł Platformy Obywatelskiej i ubiegający się o odnowienie mandatu. No zobaczymy. Piątka. Proszę 26. pamiętać o piątkę. Nie, to już jest agitacja. To już jest agitacja. Bardzo dziękuję. No, piątka to jest coś dobrego. Agitacja to było, panie pośle. Nie. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.